Hej! Cześć kochani. Nie witaliśmy się z wami dzisiaj, bo w sumie za dużo nie robiliśmy. Byliśmy na saunie i trochę pochillowaliśmy przy basenie, bo pogoda jeszcze była dzisiaj taka taka sobie i dopiero później się rozpogodziło. No, ale teraz wybraliśmy się na spacer i no i tak sobie chodzimy i patrzymy, że tutaj normalnie jest taka bardziej żywa strona tego, nie wiem, czy to jest jeszcze Campastilio, czy to już jest bliżej kolejnej dzielnicy. No, ale chciałam wam pokazać, no bo tu jest tak bardziej tak widać, że się więcej dzieje. Aczkolwiek co zauważyliśmy, to dużo hotelów tutaj jest dla dorosłych tylko. I to jest jakieś takie dziwne, bo sobie myślę, no to gdzie te dzieci są? Jakby tak, nie? Chciałoby się przyjechać z dziećmi, to gdzie się można zatrzymać? Więc nie wiem, może ta strona wyspy jest bardziej skierowana na dorosłych? Nie wiem, w każdym razie rzuciło mi się to w oczy i takie nie widziałam tego wcześniej. Może gdzieś tam zauważyliśmy jeden albo dwa hotele dla dorosłych, ale tak żeby tak tyle hoteli, no to nie wiem. Jutro mamy przedostatni dzień, więc chcieliśmy wypożyczyć samochód, ale nie wiem, tak jakoś szkoda nam tego dnia, żeby jeszcze jeździć po wyspie, skoro moglibyśmy, jutro ma być wreszcie piękna pogoda, więc moglibyśmy po prostu spędzić czas nad morzem, więc zobaczymy, ale prawdopodobnie będziemy raczej lokalnie. Amazing! Beautiful. Amazing. Amazing. See you later. Less than a half hour, I swear I didn't mean to give away my power. Cześć kochani. Właśnie się wybieramy na plażę. Dzisiaj no tak jakoś dziwnie się czułam, nie wiem. Tak jakby mi przeziębienie wzięło, więc byliśmy w pokoju praktycznie pół dnia. Później musieliśmy zrobić test i ta pani w ogóle, nie wiem, chyba nie wiedziała, co robi. Po prostu to było takie bolesne, że aż dosłownie czuję to tutaj w oku. No ale trudno. Dzisiaj jest, znowu mamy takie pochmurne niebo niestety, więc cały tydzień w sumie była ta pogoda taka sobie, bym powiedziała. No ale mimo wszystko super, że udało nam się wyjechać i no nie byliśmy długo na takim nad morzem. No więc mimo wszystko się bardzo cieszymy, ale też fajnie, że wracamy do domu już jutro, co prawda wieczorem, więc jeszcze będziemy mieli cały dzień, więc możliwe, że zostaniemy trochę przy basenie, jak się wyczekautujemy. No i tak, ale wczoraj jak chodziliśmy tutaj sobie, to morze było naprawdę cieplutkie, więc mamy nadzieję, że uda nam się dzisiaj normalnie popływać. Super, mamy cieplutką wodę. Chociaż jak weszliśmy, to tak trochę było zimno i tak pomalutku musieliśmy, no ale w końcu się udało, no i teraz taka jest duża chmura, wychodzi, ale po niej już powinno być fajnie słonecznie, więc mam nadzieję, że będzie słonecznie i cieplutko i uda nam się wykorzystać te ostatnie dwa dni. Anyone, anyone.
ostatni obiad, kochani. I zaczęliśmy od deseru, bo wyglądały tak super, że nie chcieliśmy, żeby wszyscy wzięli. Teraz sobie przyszliśmy tutaj do baru, przy naszym hotelu, tutaj to jest taki otwarty bar, każdy oczywiście może sobie tutaj przyjść. No i siedzimy sobie na tych kanapach, na tych bujanych kanapach fajnych i w ogóle tu jest taki fajny klimacik, tu można sobie też zjeść, no a tutaj jesteśmy zaraz koło morza, więc fajnie. A mąż nie chce być w tym wideo. Powiedz coś, mąż. Hasta mañana. Hasta luego. A w ogóle patrzcie, jakie dobre światło. Wyglądamy, jakbyśmy mieli takie buźki świeżutkie, gładziutkie i młodziutkie. Kochani! Mąż zadowolony, że musi być znowu nagrywany. No ale bez męża to nie to samo, prawda? Isn't it? Tak. No więc jesteśmy dzisiaj w basenie tutaj u góry, na tym tarasie. I powiem wam, że w ogóle mamy dzisiaj słonko, nie ma w ogóle chmurek i taka pogoda to by mi się marzyła na cały wyjazd, no ale niestety było jak było. No i co? I Majorka to jest na pewno miejsce, do którego byśmy chcieli wrócić, prawda? Prawda. I chcielibyśmy jeszcze dużo, dużo zobaczyć. Ja zawsze chciałam tu przyjechać, Chris już tu był. No i naprawdę było super. Za dużo nie widzieliśmy, no ale mimo wszystko cieszymy się, że mogliśmy tutaj być. No i mamy nadzieję, że też wam się podobało, też wam się podobał nasz vlog. I mamy nadzieję, że was zobaczymy w następnym i w następnym może też jeszcze więcej. Zobaczymy Majorki, a wy razem z nami. No i co? I cieszymy się, że w końcu wybraliśmy ten nasz hotel. Fajnie tu było i na pewno jest to czysty, taki bardziej taki modern, taki hotel jest i ten basen na tym tarasie w ogóle to jest takie ma się odczucie takiego luksusu, jakbym powiedziała, więc też fajnie, chociaż no czasem nie było miejsca, wiadomo, no bo nie mają dużego tego tarasu. No i ogólnie co? Jesteśmy bardzo zadowoleni, no i mam nadzieję, że wy też jesteście zadowoleni z tego krótkiego vloga i mam nadzieję, że się zobaczymy w następnym. Pa, pa! Na pewno będzie nam brakować tych widoków pięknych, ślicznych. Thank you.